jestem zamknięty w więzieniu. Nie wiem, co takiego zrobiłem. Jestem zdecydowanie niesłusznie skazany. Podobno za to, że za wolno wbijam subskrypcję. A to nie zależy ode mnie, tylko od was. Więc zostaw suba oraz łapkę w górę. A... cicho tam! Natychmiast kładź się już na łóżko. Tam, tam! Co się patrzysz, durnie? Czegoś nie rozumiesz? No! Jeszcze popamiętasz! Dzisiaj pokażę wam 10 sposobów, jak uciec z więzienia i ten strażnik zaraz się z pewnością nam już nie zagrozi. Bo zaraz się skończą żarty! Panie ochroniarzu, musi pan zdjąć to, jak chce się, pan chciałby się bawić ten. Ale to tam, ja odbiorę to, dziękuję. Dzień dobry! Dzień dobry! Czy pańska ulubiona muzyka to słuchanie metalu? Metalu? Bo... tak, bo szuka pan metalowych rzeczy! Metalu! Tak! Metalu! Metalu! Halo! I Jezusa cię woło za dobrze. Okej, udało nam się. Ernest, gotowy jesteś na ucieczkę? Metalu, mordo, dobre, metalu. Tak, bezpiecznie, dobre. Lecimy, lecimy, szybko. Jako, że mój kolega cały czas w środku tam siedzi, no i nie zawsze udaje nam się wydostać, więc postanowiłem, że zostanę sprzątaczem, więziennym sprzątaczem. To jest moja nowa praca po prostu, wezmę się w końcu do roboty. I muszę go uratować w taki sposób, żeby się tutaj zmieścił. Mam nadzieję, że się uda, ale będzie to ciężkie zadanie. Przepraszam bardzo, a co pan robi? Proszę? Przepraszam. Halo? Ja tu tylko sprzątam. Proszę się nie przejmować. Wynajęli mnie, żeby pan się nie ślinił po pierwsze. Proszę tu, o tu, 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 tu. Przepraszam, przepraszam, tak się zdarzyło przypadkowo. Muszę wysprzątać cele, mogę zaraz? Udało się. Mamy bardzo ważną misję do zrobienia. Ty musisz wejść tutaj do środka i ja muszę cię w tym wynieść. Czy jesteś gotowy? Musisz wejść do środka i cię zamknę. No dobra, dobra. Okej, okay. O kurde, udało się. Uciekamy, Ernest, uciekamy, będziesz wolny. Ernest, weź zrób 5 pompek. Dobra. Kolejnym sposobem na wyjście z więzienia, nie wiem dlaczego cicho mówię, jest to, abyśmy się podmienili z Ernestem ubraniami. On ma na sobie strój więzienny, więc muszę go od niego jakoś zabrać i to ja muszę wejść do celi, wtedy on będzie wolny. To nie jest chyba dobry pomysł, dlatego że ja zostanę w środku. Ale zaraz jest przerwa obiadowa. Czekam już na Trystusa trochę, a jestem bardzo głodny. Czuję, że będzie to dobry plan. O, stary, jesteś, mordo. Czemu cicho mówimy, jak jesteśmy na dużej stołówce? Bo planu nie możemy stracić. Jaki jest? Co w ogóle się dzieje? Stary. Jeśli się tak! Patrz, patrz! Nie, nie zamieniam się ubraniami! Włącham... Halo? Co tam się dzieje? Nic. To do widzenia, ja z tego więzienia już będę wychodził! Nie założyłem jeszcze strój, patrzą na mnie teraz. Dobra, zakładaj szybko! Już zakładam, przepraszam, nie chciałem zdjąć. Jezu, będę strzelać zaraz. No to sobie posiedzisz te 15 lat, co? O ty! Ile? Za naruszanie! Ile? 15 lat, a teraz zostaniesz jeszcze 2 lata! Powiedziałeś, że to będzie rok! 17 lat! Tricus! Jaki jest najprostszy sposób, żeby wyjść z więzienia? Być kobietą. Teraz musimy zrobić w taki sposób, aby to przekazać Ernestowi, nie wiem jeszcze jak, i żeby on się wydostał jako kobieta, że przypadkowo ją zamknęli, a nie powinna wcale się tam znajdować. Zanieśmy mu to. Ale poczekajcie, zrobimy to w ten sposób, że jestem gruby, tylko wsadzę te rzeczy pod brzuch. O, zjadło się kapustki na święta, co? Tak, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że tam w środku siedzi więzień, którego ja nie do końca lubię i chcę... Ja też go nie trafię. Wiesz co, miałem pomysł, żeby mu się zesrać na klatę, ale jednak do kibla... Wiesz co, to zapraszam, ja go nienawidzę po prostu, możesz. Wbijaj. Uff, dzięki. A sam se otworzę? W ciąży jestem. Dziękuję, proszę bardzo. Ernest, patrz! Patrz, co ty tu robisz? Czemu zrasz na moim kiblu? Patrz. Co to jest? Peruka. I strój nowy. Zdejmuj to szybko i wychodzimy stąd. Dobra, czekaj. Jak dał tam, może robię kupę. Ale śmierdzi! Niezłe masz tam rozwolnienie, co, kolego? Tak, trzeba mu cały kibel zapkać! Uuuu! Ja!
kluczem. Idę, dawaj, dawaj, dawaj. Skrzyż do kibla. Dobra. O fuuuka. Przecież ty tutaj... Na pewno będzie ci to potrzebne. Dobra. Idę do ochroniarza. No! Halo, ochrona! Ja jestem tutaj! Halo, ja jestem tu niesłusznie zamknięta, chłopcze! Co ty tu robisz? Jak ty się tu znalazłaś? No, nie wiem! Tamten brodacz mnie tutaj przyniósł w swoim wielkim brzuchu! Całkiem ładna jesteś! Aha, każdy mi to mówi! Wypuszczam cię! Ale wiesz co, wyjdź tu ze mną na chwilę! Do izolatki! Nie ma mowy! Chodź tutaj! Strażnicy! Doszły mnie słuchy, że pewien uczeń wylądował w więzieniu, co jest totalną pomyłką i uważam, że tak nie powinno się stać. Jestem wysoko oburzona i spotka osobę, która to zrobiła, wielce, ale to wielce olbrzymia nagana i jedynka w klasie. Więc teraz czas, aby odbić Tritsusa, mojego piątkowego, jedynego w historii ucznia. To jest smutne, idę go ratować. Za Tritsusa! Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to jest cela 69, z której znajduje się pan Ernest Tritsus Łupowski? Proszę, tak nie krzyczeć mi. Pan Ernest! Proszę, czy tam nie się... krzyczeć do ucha, powiedział. Czy ja z panem rozmawiam? Zaraz pani zadam się. Czy ja z panem rozmawiam? Czy synu! Bo starszych osób wyleży się szansury! Teraz zrobimy tak! Ty się uciszysz, wypuścisz go i wyjdziesz do domu, udając, że nic się nie stało! Pogwizdując sobie! Pogwizduj i wyjdź! Proszę uprzejmie, dziękuję. Tritsus! Możesz wyjść, przyszłam po ciebie! Bądź się, Tritsus! O, chyba mam koszmar, strażnik, mam koszmary znowu, słyszę panią Frost! Pani Frost! Tak! Przyszłam po ciebie, Tritsus! Zbieraj się stąd! Udało mi się klawisza wykiwać i wychodzimy do szkoły! Masz do zaliczenia jeszcze dwa egzaminy! Chodź tu! Ale ja wolę tu zostać niż iść do szkoły! Mogę tu zostać! Chodź właśnie! A zobaczy pani, jak się pilnie uczyłem chociaż tutaj? Gdzie? O, w tym kiblu są moje książki! Jak to lecie książki? Tritsus! Oszukałeś mnie! To się nazywa szkolny prank! Na... Ja cię ratuję, a ty mnie tutaj zamykasz! Ale jeżeli zostawicie 20 tysięcy, aby w górę, to spędzę tu 24 godziny inaczej. Uważam to za bezsensowne. 20 tysięcy łapę w górę i może założę sukienkę. Tritsus, wracaj tu! I już ostatnim sposobem na wydostanie się z więzienia jest pójście do szpitala. Wystarczy, że Tritsus trochę się skaleczy i wtedy uda mu się wyjść legalnie i wtedy on już zbajeruje tą pigułę i wydostanie się szybciej niż we wszystkich innych sposobach razem wziętych. Zaczynajmy! Skaleczyłem się! Co się dzieje? Skaleczyłem się! Co się dzieje? Muszę iść! Gdzie? Do lekarza! Pokaż mi to! Gdzie to się dzieje? Wszędzie! Synu! Gdzie to się dzieje? Pokaż mi! Mogę do lekarza? Tak, może! Do pani higienisty! Pani lekarz! Szybko! Skaleczył się! To nie ma szybko tutaj! Pomocy! Pomocy! O, proszę pani, ja się skaleczyłem. Trzeba mnie obejrzeć chyba. Trzeba mnie obejrzeć. Kochanieńki, podejdź tu bliżej. Pokaż. Ale rano. Proszę tam nie zaglądać. Będzie recepta. Będzie recepta. To pani się skupi i długą trzeba pisać, tak? Dwa razy dziennie aerobik na moim ogrodzie. Dobra, dobra, dobra. Tak, trzy razy chowanie się do mojej szafy przed mężem. I cztery razy wymiana liczników gazowych. Ponieważ tam jest ten najprzystojniejszy youtuber Tritsus! O,